Żona Harrego na jakiś czas rezygnuje z marzeń o rozwinięciu własnej marki, ponieważ musi ogarnąć sprawy prywatne. Jak podaje pismo OK, Megan żyje w strachu przed byłym mężem Trevorem Engelsonem. Mężczyzna dostał niedawno propozycję napisania książki o swoim życiu obok boku znanej aktorki, która stała się żoną brytyjskiego księcia. Wiele wydawnictw oferuje mu duże pieniądze. Sądzę, że przyjrzy się wszystkim opcjom. Ma do opowiedzenia naprawdę niezwykłą historię o tym, jak bezwzględna, ambitna i zdeterminowana była Megan. Jeśli ujawni, jak i dlaczego został porzucony, może wybuchnąć skandal. Historia Trevora jest jak dotąd wielką tajemnicą. Megan będzie musiała zmienić swoje plany. Miała być wielki powrót, jest wielki strach, zdradził Neil Sean, dziennikarz i autor książek, zajmujący się brytyjską rodziną królewską. Niedawno mediach uczały o nagraniu z Megan w roli głównej, gdzie można zobaczyć, jak ukochana harego baluje w klubie. Klip, nakręcony w 2012 roku, ale dzisiaj opublikowany na Instagramie, pokazuje członkinie rodziny królewskiej w towarzystwie gwiazd z produkcji w garniturach w tym z Rickiem Hoffmanem, który grał Louisa Litta w dramacie prawniczym, a także jego żonę Ann Bellisario. Okazało się jednak, że wideo zostało wyciągnięte z przeszłości. 1 kwietnia 2012 roku, podpisał aktor wpis z nagraniem. Zobacz też, Elżbieta II przed śmiercią marzyła o zobaczeniu wnuczki, Meghan Markle skutecznie to uniemożliwiła, Meghan Markle miała jeszcze nadzieję. Karol jest wciąż zbyt wzburzony, Elżbieta poparłaby działania Harry'ego, rudowłosy książę jest o tym przekonany.